Od czasu wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej Polacy mają niemal nieograniczone możliwości zatrudniania się poza granicami kraju. Jednak niekoniecznie mowa tu o stałej pracy za granicą. Rynki Unii Europejskiej nadal czekają na młode osoby, które poszukują pracy sezonowej i to nie tylko przy zbieraniu truskawek. Targi pracy są nadal niezastąpioną imprezą pomocną przy poszukiwaniu zatrudnienia. Te w Zabrzu przyciągnęły zarówno tych poszukujących konkretnego zajęcia, jak i tych nadal się wahających. Jakieś konkretne wymagania, nie wiem, ile mają płacić, gdzie ma być ta praca? No najlepiej w Zabrzu, żeby była. No i dobrze płatna. Są duże wymagania na rynku pracy dotyczące okresu, powiedzmy, już doświadczenia w danym zawodzie. No niestety tego nie posiadam, dlatego jest trochę gorzej ze mną. To dobra wiadomość dla tych, którzy w CV mogą już pochwalić się zatrudnieniem w kilku instytucjach. Jednak dla rozpoczynających swoją ścieżkę kariery jest to bariera często nie do pokonania. Rozwiązanie jednak zawsze się znajdzie. Młodzież znająca języki może starać się o pracę poza granicami naszego kraju za pośrednictwem firm udzielających się na targach. Mamy pracodawcę Stożka, firmę Aupair z zagranicznymi ofertami pracy. Jest przedstawiciel EURES z Urzędu Pracy Zabrze, więc są to oferty pracy za granicą, ale mamy także nasze biura, mamy oferty pracy krajowe dla młodzieży i dla osób poszukującej pracy. Jednak nawet w przypadku oferty z zagranicy nie ma co liczyć na błyskawiczne zatrudnienie. Dużo jest ofert typu z bardzo dużym doświadczeniem, kilkuletnim, z bardzo dobrym znajomością języków obcych. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych ofert typu jakieś sezonowe, zbieractwo owoców, warzyw czy coś w tym stylu. Na te jednak przyjdzie poczekać jeszcze kilka tygodni.